Cześć, to jest Infobot. Cała prawda przez całą chwilę. Zanim uderzy Infobot, chcę Wam jeszcze opowiedzieć o tym, co ciekawego oferuje w tym miesiącu Huawei App Gallery. Pojawiła się tam dosyć unikatowa akcja pod nazwą Back to School. Przeznaczona jest raczej dla tych graczy, którzy planują wydać więcej pieniędzy w grze lub też na inne zakupy w sklepie, ale w zamian za to otrzymać coś zupełnie ekstra. Za każdą wydaną złotówkę otrzymujecie jedną monetę, a po zebraniu określonej ilości monet możecie odebrać nagrodę. Plus akcji jest taki, że nagrody są naprawdę wyczesane. I są to produkty marki Huawei, takie jak słuchawki, zegarki, smartwatche, telefony, monitory, a nawet laptopy. Jest też mały minus, aby otrzymać jakąkolwiek nagrodę, trzeba wybrać całkiem sporo pieniędzy. Choć z drugiej strony, biorąc pod uwagę niższe ceny w sklepie ogólnie i do tego jeszcze te nagrody, może się to naprawdę opłacić. Przykładowo słuchawki Huawei FreeBuds 4i możecie otrzymać już po zakupie dwóch całkiem pokaźnych zestawów w grze. Liczą się również wydatki w innych grach. A teraz przechodzimy do Infobota. Aktualizacja 9.3 już za progiem, dosłownie za kilka dni otrzymamy kolejny update, który przyniesie tym razem głównie techniczne drobne poprawki i kilka zmian estetycznych, do których zaliczają się m.in. nowe ikonki pocisków. Są bardziej kolorowe, mają bardziej dziecinny charakter i też wyraźniej pokazują, do czego dany pocisk służy. Z pewnością od teraz gracze będą już potrafili odpowiednio używać pocisków w grze. Wargaming konsekwentnie rozwija swój totalnie sparzony system rank w grze. Żeby zachęcić graczy do ich używania, za poziomy 20, 30 i 40 otrzymacie niezwykle unikatowe i bardzo fajne kolorowe camo, dzięki czemu wasz 4-letni brat będzie miał wielką ochotę zagrać w tę grę. Rangi pojawią się również w garażu. Od teraz będziecie mogli cieszyć oczy trzema pięknymi ikonkami, które wyświetlać się będą tuż u podnóża waszego czołgu. Kompletnie bezużyteczne liczby będą jeszcze bardziej bezużyteczne, no ale będzie je teraz przynajmniej widać. Ale jeśli myśleliście, to nie wszystko, to jeszcze nie. Rangi pojawią się także bardzo wyraźnie na ekranie zakończenia bitwy. Nie uciekniesz, Wargaming dojedziecie wszędzie ze swoimi kolorowymi liczbami. Jeśli zastanawiacie was mój lekko sarkastyczny ton, to tłumaczę, że jak słusznie zauważyło całe community, jak i wszyscy youtuberzy, rangi są kompletnie bezużytecznym sposobem w grze na wyciągnięcie pieniędzy od graczy. Jedyne co mówią, to to, ile tryhardowaliście danym czołgiem. Niezależnie od tego, jak złym graczem jesteś, nawet ty możesz mieć 50 poziom. Kolejna nowość tej aktualizacji to 3 nowe czołgi PBR, Dracula, Helsinki i Lycan. Jeśli zastanawiacie się, dlaczego akurat te 3, to pewnie dlatego, że cała aktualizacja ma być utrzymana w halloweenowym klimacie. Na dokładkę jeszcze mały rebalans kilku czołgów, którym najważniejszą rzeczą jest znerfienie i tak trudnego czołgu T-54LTW. Świetny wybór, dzięki któremu gracze nie będą grać tym czołgiem jeszcze bardziej. Po emocjach związanych z aktualizacją 9.3, która pojawi się już za kilka dni, przechodzimy do czołgów, które od dłuższego czasu są bardzo mocno zapowiadane, testowane i promowane. Po pierwsze Caliban. Maszyna z unikalną mechaniką, magazynku z dwoma pociskami, co ciekawe HE. W wersji World of Tanks PC posiadają one bardzo dużą alfę, ale oczywiście niezbyt dużą penetrację. W naszej grze Caliban dostanie działo oczywiście przecięte na pół, nie będzie miał magazynka, tylko jedną pestkę, ale wciąż maszyna ta zapowiada się ciekawie. Churchill 8, czyli czołg premium 6 poziomu, brytyjski, który tak naprawdę w grze już mamy, tylko pod nieco inną nazwą. Generalnie nie będzie to raczej nic ciekawego. Astron Rex to również mogłaby być swego rodzaju rewolucja, gdyby, no właśnie, Wargamingowi chciało się przenieść ten czołg porządnie do naszej gry. Jest to bowiem czołg średnim 8 tieru, posiadający w World of Tanks PC armatę z 5 pestkami. Ta unikatowa mechanika po przeniesieniu do naszej gry oczywiście całkowicie zaniknie. Otrzymamy standardowego mega z magazynkiem z 3 pestkami, który już w tej chwili na testach wygląda na bardzo słabą maszynę. Do gry zawita także M4IO, czyli kolejny amerykański magazynek w wersji premium. Tutaj mamy już do czynienia z pewnego rodzaju unikalnymi cechami, ponieważ JOK będzie miał 4 pestki, ale czas przeładowania pomiędzy każdą z nich wyniesie aż 7,5 sekundy. Będzie to więc dość specyficzna maszyna w rozgrywce. Niemniej zapowiada się ciekawie. IS-2 Shielded to radziecki czołg ciężki 7 tieru, tym różniący się ISA-2, że posiada oczywiście ekrany boczne. W teorii ekrany te powinny uniemożliwiać penetrację z boku pociskom HIT. W praktyce, no cóż, nie ma dużej różnicy w stosunku do standardowego ISA i maszyna jest dość przeciętna. Przynajmniej w wersji World of Tanks PC, ale w naszej grze również nie spodziewam się rewelacji. Ostatnim zapowiadanym czołgiem jest Carro da Combattimento 45 ton, czyli włoski autoreloader 10 tieru, czołg specjalny, który wyróżniać ma unikatowa mechanika 4 pocisków w magazynie. Oczywiście czasy przeładowania całego magazynu będą bardzo długie, ale sam fakt armaty z 4 pociskami zasługuje na uznanie. Czołg zapewne będzie miał dość trudny playstyle, ale również ciekawy. Już za miesiąc aktualizacja 9.4. Czekamy na nią z jednego konkretnego powodu. Przyniesie ona bowiem linię włoskich niszczycieli, która w World of Tanks PC dostępna jest już od miesiąca i okazuje się być bardzo twardą, z niezłymi działami i słabą mobilnością. Zapewne w World of Tanks Blitz pancerze nie będą aż tak mocne, ale wciąż czołgi zapowiadają się niezwykle ciekawie. Drugą rzeczą, o której wiemy, że z pewnością pojawi się w aktualizacji 9.4, to zmienione wersje dźwięków wystrzałów. Wargaming wrzucił właśnie do sieci filmik, na którym pokazuje, jak brzmią dźwięki.
dźwięki stare, czyli nowe z poprzedniej aktualizacji, oraz te poprawione, nad którymi właśnie obecnie pracuję. Czy poprawione dźwięki będą lepsze od tych poprawionych wcześniej? Cóż, czas pokaże. To w zasadzie wszystko, co wiemy w aktualizacji 9.4. Może jeszcze poza tym, że dojdą tam też prawdopodobnie jakieś nowe czołgi. Kilka dni temu miał premierę długo oczekiwany konkurent World of Tanks Blitz, a mianowicie Tank Company. W mojej ocenie premiera była udana i gra nie rozczarowuje i spełnia oczekiwania. Oferuje wszystko to, czego brakuje w Blitzie, równocześnie to, co jest w Blitzie, z reguły robi lepiej. Oczywiście tryb 15x15 i większe mapy wymagają innego sposobu rozgrywki i przestawienia się, ale nie jest to skomplikowane, bitwy są przyjemne, również dość szybkie i w grę jest stosunkowo łatwo wejść. World of Tanks Blitz ma dużego konkurenta, a co z tym faktem zrobi Wargaming, zobaczymy już wkrótce. Na razie wydaje się, że firma nie ma asów w rękawie, a graczy stara się utrzymać przy pomocy różnego rodzaju ofert, promocji, etc. Czy to wystarczy? Nie sądzę, ale najbliższy czas pokaże, co będzie dalej z naszą grą. Ostatni news w tym infobocie to informacje, które od jakiegoś czasu pojawiają się bardzo namiętnie w sieci o różnego rodzaju nowych mechanikach, nowościach w grze, które są jakoby testowane, ale w gruncie rzeczy plotki na ten temat przejawiają się od bardzo dawna. Nawet znani youtuberzy rzucają filmy, na których pokazują jakieś tajemnicze mechaniki, które już są gotowe, przetestowane, tylko jakoś nikt ich nie widzi. Nie dajcie się zwieść, nie wiemy tak naprawdę, co planuje Wargaming i czy cokolwiek planuje, nie wiemy, czy mechanika zmiennego zawieszenia w grze kiedykolwiek się pojawi przy obecnych mapach, nie wiemy, czy pojawią się kołowce, co również nie ma żadnego sensu przy obecnych możliwościach gry i jej silnika, nie wiemy, czy planowana jest linia czołgów dwulufowych, również bardzo wątpię, żeby na najbliższym czasie było to zapowiadane. Mało prawdopodobna jest również linia szwedzkich niszczycieli, byłoby to bardzo trudne do zrealizowania, a jeśli zastanawiacie się, dlaczego nie można do gry wprowadzić mechaniki zmiennego zawieszenia, to zwróćcie uwagę na jeden fakt. To, co daje nam ta mechanika, to bardzo dobra obsługa armaty w postaci m.in. wysokiej depresji, przynajmniej 12 stopni. Jeśli wydaje wam się, że taką depresję zaoferuje nam Wargaming w naszej grze, no to cóż, życzę powodzenia. To, co może zaoferować, to 10 góra 11 stopni, ale w takim wypadku ta mechanika nie ma żadnego sensu, no bo 10 czy 11 stopniowe czołgi mamy już teraz i nie musimy tracić 2-3 sekund na przełączenie się w specjalnych tryb. Zachowajcie więc dystans do tego rodzaju zapowiedzi, a o tym, co naprawdę planuje Wargaming, dowiemy się prawdopodobnie już wkrótce. Cześć!